Rozpoczynamy drugi turniej w Zero Space. Jest to turniej nazywany Zero Space Alpha 2 Tournament. Oho, trochę głośna jednak. No dobra, czyli trzeba będzie tutaj pewnie trochę pomanewrować suwakami. Chociaż w sumie może na razie niech zostanie jak jest. Póki nam ucha nie urywa aż tak, to jakoś sobie damy rad. Jeszcze może trzeba było trochę w dół. No dobra, więc zacznijmy. Na czerwono w tym pojedynku gra Artur Bloch, Nercio, czyli nasz oczywiście były bardzo mocny zawodnik StarCrafta 2, jeden z najlepszych progamerów swoją drogą spoza Korei w StarCrafcie 2. No i Nercio właśnie jest to ciekawy faworytem w tym turnieju w Zero Space'a. Tutaj jest pula nagród 10 tysięcy dolarów. Nercio gra frakcją Protectorate i wybrał sobie najemników o nazwie Maran. Natomiast z drugiej strony oczywiście na żółto występuje Ziomek, czyli Adagramos, też ma tutaj ksywkę, ale pewnie zamiennie będę mówić Adagramos albo Ziomek, bo używa tych obu ksywek również w StarCrafcie. Adagramos gra frakcją The Legion i dobrał sobie najemników Walkarów w Zero Space. Przypominam, że mamy swoją właśnie frakcję, którą gramy i do tego możemy dobrać różnych najemników. Tych najemników jest, z tego co pamiętam, 4 czy 5 różnych, te frakcje najemników. Więc to wygląda. Znaczy, kiedyś były 4, teraz jest 5, bo doszła nowa w ostatnich zmianach. Ta nowa frakcja najemników nazywa się Arandi. Nie wiem, czy ktokolwiek nimi gra. Pamiętamy, że Elazer na przykład wolał najemników Czakru, ale Elazer będzie nieco później, bo mamy 3 Polaków właśnie w tymże turnieju. No i już widać na minimapie i nie tylko, że zawodnicy wybrali całkiem szybką ekspansję. Nercio ma tutaj na razie skromny oddział. Chwileczkę, to oni obaj wybrali sobie... Nie, to są, okej, to są jednostki, Boże, to są jednostki Adagramusa. No w sumie najprościej poznać po tym żółtym pasku zdrowia, że ma dwa takie, no nie wiem, nazwijmy je dinozaury na potrzeby, czy inne jakieś jednorożce. No tak, w sumie wygląda trochę jak jednorożec. O, i złapie Nerciowi Herosa. Okej, Heros przeżył. Widzę, że Artur wybiera tego Herosa, który to chyba był tym takim bardziej techowym, takim technologicznym Herosem, można tak by go nazwać. Także zobaczymy. No, ten technologiczny Heros nazywa się Tech Hero, czyli dosłownie technologiczny Heros. Nie mają chyba jakiejś specjalnej nazwy. Oj, użył spowolnienia, udało się być może doskoczyć teraz do ziomkowego Herosa. Ewidentnie sobie tych Herosów próbują łapać, ale teraz padają też zwykłe jednostki ziomka, że obaj uwierzyli, że mogą atakować. Ma tych trochę marinów Nercio. Nercio to widzę, że odważnie zawalczył. No i teraz pytanie, czy kto ucieknie, kto straci Herosa. O, dojeżdżają posiłki dla Artura. Kurczę, jakieś samochody, to wygląda jak jednostki najemników, ale dobra. Nercio ciśnie, widzę, że będzie go gonić. Tak, oj, znowu slowa użył. Udało się spowolnić na chwileczkę jednostki Adagramusa. Boże, ej, ale te mniejsze tutaj, te powiedzmy przerośnięte zerglingi fioletowe, to już widziałem wcześniej. Także to się zdarzyło zaobserwować. Co to za slow-mo? Nie, ta gra tak wygląda. Albo nam taki slow-mo przesyłają, bo ja dostaję clean feed od organizatorów. Dobrze. Także tak, zobaczymy, kto zwycięży. Nercio raczej jest faworytem. O kurczę, zaopatrzenie nawet sugeruje, że Nercio jest trochę do przodu. Już zostały wybrane pierwsze talenty. Na dole ekranu widzimy. A nawet pamiętam z poprzedniego właśnie turnieju w Zero Space'a. Mniej więcej, że te rzeczy już były właśnie wybierane. Okej, wchodzimy. Nercio oczywiście wywiera presję na drugą bazę ziomka. Ziomek na razie... O, i tutaj jeszcze jest haras na ekonomię Nercia. Nercio to widzę, że tak jak kiedyś lubił w StarCraftie, w miarę agresywnie lubi zagrać. Kiedyś jak przecież grał, to były cały czas 6, 7, 8, 9, 10 spawning pule. Tutaj jest, jak widać, wieża atakowana. Właśnie jest męczona do końca. No ale w sumie ta wieżyczka chyba wystarczy do... Co? Jak to? Jednostki powietrzne mają większy zasięg niż wieżyczka, która ma bronić robotników ziomka? A, przypominam, że tutaj mamy w tej grze oczywiście dwa rodzaje surowców. Jest Hexite oraz Flux. Hexite to trochę jak minerały, Flux to trochę jak gaz. No i tutaj właśnie ten Flux jest zbierany przez Adagramusa, przez ziomka. Kolejna konfrontacja, Nercio. No i jest, powiedzmy, że dojeżdżany, bo tutaj ziomek bardzo agresywnie przeszarżował swoim Herosem, ale chyba się uspokoiła znowu sytuacja. Patrząc na minimapę, to trochę wolniej Nercio zajął trzecią bazę. Dobrze. Idzie oczywiście dalej taka walka trochę o wieżyczki, bo pamiętamy, że wieżyczki dają w tej grze...
No, doświadczenie, które z kolei daje nam talenty, czyli dodatkowe bonusy do naszych jednostek. Różnego rodzaju bonusy. Jaki to ma dystans w ogóle? Jaki to jest haras męczący. Taki siczna, taki liberator w sumie trochę latający z tych tutaj powietrznych. Całkiem ładnie to wygląda, jeżeli chodzi o presję Nercia. Nercia tak chyba lubi właśnie i wywierać presję i jednocześnie się trochę rozwinać. O, Galavaxa, z tego co pamiętam, robi w tym momencie ziomek, czyli takiego herosa, który potrafi ciepać fireballami. Tak jest, Galavax. A ten heros tutaj, który jest taki z tą włócznią, o właśnie, teraz to przeszarżował, o teraz to właśnie już umiejętności. Ten należący do Adagramusa to jest Inquistress, pewnie źle wymówiłem, ale to jest... To jest właśnie pierwszy heros, na którego się ziomek zdecydował. Drugi będzie Galavax. Będzie walić fireballem. Na razie jest dzida laserowa. Czy tam włócznia. Chociaż nie, jak to ma z dwóch stron ostrze, to pewnie jest coś jeszcze to ma jakąś swoją inną nazwę, ale to czat mnie będzie na pewno poprawiać. Dobra. O, i wybrał dwa talenty. Adagramus tam na dole widać talenty wybrane na tej liście. I pamiętam, że to były, kurczę, o, ale chwileczkę, bo może będzie walka znowu. Nercia leci prawą stroną na haras. Momencik, gdzie te talenty tutaj miałem, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Zaraz sobie odnajdziemy. Value in Death, z tego co pamiętam, wybrał ziomek. Zaraz potłumaczymy może talenty, a na razie jeszcze popatrzmy. Serio, przy tej wieżyce tak sobie może Nercia tam stać i go męczyć. O, jest kolejna awantura. Taka sporawa, boże, Nercia już ma jakieś tanki, które walą laserami. Co się dzieje? Kto jest silniejszy? Bo wygląda jakby masę miał większą ziomek, ale siłę jednak Nercio. Jakiś tank w ogóle z dwiema lufami. Boże, nie znam tych wszystkich nazw jeszcze. To powolutku się będziemy wspólnie uczyć. To może być jakiś Juggernaut, ten z dwiema lufami. Jest też Disruptor, Artemis, Strider. Idzie ewidentnie w tanki. To się robi w zaawansowanej fabryce. Dobra, doskonale. Tutaj jak widać, dalej Flux jest zbierany. Nercio przesyła trochę jednostek do obrony, chociaż nie wiem, w sumie wszystkim tutaj idzie na lewą stronę, natomiast ziomek trzyma się bardziej prawej. Widać, że cały czas chce jakiś oddział mieć Nercio do męczenia, do blokowania, wydobycia tego całego Fluxa przeciwnikowi. Troszkę go próbuje zamęczyć, ale... Ej, chwila, bo to nie jest tak, że... Pamiętam, że chyba ci Marines tutaj, to są, nazwijmy ich Marines, należący do ziomka, ale pamiętam, że Marines chyba Protektoratu mają taki doskok i chyba Adagramus akurat tego nie ma. No, o, jakie ładne spowolnienie, użył umiejętności oczywiście, bo herosi tutaj mają ich całkiem sporo, o tym może też za momencik. To brniemy. Ha, no i jest ten odskok, o którym mówiłem, tak, Nercio użył tego Marinami, żeby dalej się bitwa nie toczyła. No i bardzo dobrze pilnuje tych swoich... wydobywających Flux zbieraczy. Dobrze, dobrze. Ale jak widać, dużo tego Fluxa na mapie. Jest taki tak zwany bogaty Flux. On się pojawia właśnie w takich bardziej zbliżonych do przeciwnika miejscach, bo można zbierać ten gaz właśnie z takich miejsc bezpieczniejszych, porozrzucanych po mapie, a można taki leżący. O, właśnie tutaj jest taki leżący na mapie i to się zbiera już, z tego co pamiętam, dwa razy szybciej. Jest ofensywa Adagramusa. No, umiejętności herosa będą oczywiście kluczowe. Tutaj jakieś płomienie. Jezu, a to stuna zrobiło, a nie jeszcze. A nie, bo one chyba same używają i robią płomień dookoła siebie. Ale to chyba nie wyszło najlepiej, bo nie było żadnych jednostek dookoła. I piękny wjazd Adagramusa jeszcze raz używa umiejętności swoich jednostek. Herczy ma ewidentnie mniej jednostek, ale ma większy limit. Jak to działa? O co chodzi? Ale w sumie bitwa dzieje się po ziomkowej stronie mapy. Tutaj jeszcze jakaś jedna umiejętność, żeby osłabić tanka. Ej, niektóre... A, no tak, przecież Protektoryt może przyzywać jednostki z powrotem do bazy. Zaraz pewnie Nercio tego użyje, żeby uratować niektóre ze swoich jednostek, które tutaj pozostały. Tech Hero będzie ostatnią jednostką na polu bitwy. No, Heros... Heros... A, jest tak, jest to przyzwanie. Jak to się przyzwanie nazywało, zaraz zobaczymy. Beamup. Beamup, czyli przyzwanie jednostki z powrotem do bazy. No, zazwyczaj w sytuacji zagrożenia ją sobie teleportujemy i w ten sposób Nercio uratował swojego herosa. Tutaj jest dużo takich dziwnych teleportów. Dobrze. Ciężko będzie się tutaj oczywiście połapać. O, jak widzimy z lewej strony Adagramus atakuje ekspansję. To znaczy, przepraszam, Nercio atakuje ekspansję Adagramusa.
Aha, czyli te budynki tak się warpują, tej animacji wcześniej też nie było, inaczej to wyglądało chyba dla frakcji The Legion. Kolejna awantura, widać, że ziomek jest bardzo chętny do walki, jak ten Galawax, jak te Fireball, o jest Fireball, uwielbiam animację. Ej, ale do Nercio wygrywa i to, Nercio po prostu ma o wiele silniejsze jednostki, mają większego powera. No Azia, ta Gramus, czyli ziomek postawił na masę, no i ewidentnie nie wyszło. Doskonale, niektóre budynki tutaj sobie już Nerd się zaczyna niszczyć, nic go nie zatrzymuje. Z prawej strony mapy też widać, że jest chyba jako tako. Artur jest troszkę lepszy, trzeba to chyba tutaj na razie, ale to jest na razie pierwsza mapa, także spokojnie. Chociaż to jest tylko best of three, to jest tylko do dwóch wygranych. Lecą kolejne uderzenia. Juggernaut. A tak, tak, tutaj nam nawet... Aha, czyli już można zaznaczać jednostki, spoko, dobra. Juggernaut został tutaj zaznaczony, to jest właśnie ten czołg z dwiema lufami. Dobrze liczę. Mam nadzieję, że dobrze. Doskonale. Mógłby obserwer nam więcej klikać po tych jednostkach, żeby sobie zobaczyć już pewne ulepszenia też do tych... A, tak, bo jeszcze jednostki mają różne rozmaite ulepszenia i wzmocnienia. O, tego chyba złapię. Jest szansa, że ziomkowi może uda się to rozwalić. Nie no, ale Nercie naprawdę ma tych tanków coraz więcej, a u ziomka tylko te podstawowe jednostki na razie przybywają. Musiałby jakoś świetnie użyć chyba... No nie no. Nie. Tego jest za dużo, panie. Jeszcze jakiś nalot zrobił Nercio. A no tak, bo potem są naloty u frakcji Protectorid. To już nie ma szans. Ja zgunia wjeżdża na ekran. Czyli to są Juggernaut. Ten czerwony, fajny tank. Ewidentnie ulubiona jednostka Nercia w tej potyczce póki co. Ładne walnięcie mają. Tutaj do tego bogatego Fluxa Nercia się może przyczepić. Przejął już obie wieżyczki, więc jego kolejne umiejętności poziomy rosną bardzo szybko. No i ta ekspansja po prawej stronie też, jak widać, jest zniszczona. Co tak naprawdę ziomek może teraz zrobić? Ma już trzech wszystkich herosów, bo frakcja The Legion się tym charakteryzuje, że mają dużo herosów szybko. Często w zasadzie niektórzy to nawet samymi herosami grają. Pamiętam, tak było kiedyś. Pytanie, czy dalej są tacy kaskaderzy. Ale tak, szybko robimy dwóch i potem też w miarę szybko trzech, no i próbujemy ich umiejętnościami dużo robić. Co to jest to latające? Ej, tego nie było, tego nie widziałem. Jakie bydle. No, takie bydle może zrobić krzywdę. Aż tam obserwer oddalił. Nercio oczywiście wjeżdża. Pytanie, czy Juggernauty mogą atakować te jednostki powietrzne? Ale chyba Nercio nie czuje specjalnych oporów przed atakowaniem. No nie no, wszystko co lądowe znika ekspresowo, razem chyba z tym herosem, który próbuje uciec. Miazga, miazga. Nie no, Juggernauty się już nawet Nercio rozdziela na kilka grup nimi, żeby po prostu z której strony mapy może jakby przypadkiem przegrywał, to z drugiej niszczyć ekspansję. Ale no, jednak mamy drugiego bydlaka. Jestem ciekaw, jak się te jednostki już nazywają, bo to trzeba się dowiedzieć. The Legion mają... Oni mieli kiedyś te terror tanki. Nadal mają terror tanki, ale nie używa ich zupełnie Adagramos. To jest ciekawe. A może to jest ten Dreadnought? Tak wygląda, może nam go obserwer też za jakiś czas zaznaczy. Oni chyba też mają jakieś działka. Tak, tak, widzę, że jest podobna mechanika co w przypadku terror tanków, czyli ten powietrzny statek ogromny. On chyba może mieć różne działka i w zależności od tego, jakie te działka sobie zawodnik kupi, no to wiadomo, że są trochę różne ataki, no. No bo ten po lewej ma takie trzy jeszcze żółte paski wytrzymałości, to jest dla tych jego działek. Tak samo było w przypadku terror tanków. Że jeden terror tank może mieć cztery różne działka w zależności od tego, jakie sobie tam dokupimy na bieżąco. I chyba coś powietrznego dorobili nam w tym patchu. Doskonale. A
Jak widać, dalej z powietrza atakuje Nercie intensywnie. Tam, gdzie rywal wygrywa, tam Nercia nie ma. Może Nercie już ma prawie 200 na 200 ziomek. 85 na 95, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, więc no masa już robi robotę, nawet niekoniecznie jakość jednostek. Nie wiem, jak dużo musiałoby się teraz dobrego zdarzyć dla Adagarmusa, żeby on wygrał tę mapę. Wchodzi, wchodzi. Tak, tak, tak. Czyli to są takie odpowiedniki terror tanków, tylko że powietrzne. I ten Dreadnought... O! Już nam przecina momentami. Ten Dreadnought ma jakiś... No ma różnego rodzaju wieżyczki. O! I widzę, że Adagramus się poddał. Chciałem to o tych wieżyczkach sobie może jeszcze poczytać wspólnie. Ale już nie ma co. Może to za chwilę się nam też przydarzy. Kurczę, musimy jeszcze sporo rzeczy się dowiedzieć, doedukować, ale to powolutku w trakcie trwania turnieju zobaczymy. Na razie GG, Nercio zdobywa pierwszy punkt, gramy do dwóch. No to zaczynamy drugą mapę. Tym razem to Nercio będzie w kolorze żółtym, także się zamienili kolorami. Nercio oczywiście grający frakcją Protectored i dobierający sobie najemników Maran i ziomek grający frakcją The Legion. I wybrał do tego najemników Valkaru. Zobaczymy, czy znowu gra się sprowadzi do spamowanka Juggernautów. Ale do pewnego momentu to było dość zacięte, wydaje mi się, że tak wcale nie było przesądzone, że od początku na bank Nercio zmiażdży. Adagramus oczywiście łatwo nie ma. Trafił na prawdopodobnie najmocniejszego gracza tego turnieju, przynajmniej patrząc na seedy i na ranking, jaki był w Zero Space. Teraz każdy z graczy... O, to jest mapa z trzema wieżami. Mountain Peak, tak się nazywa ta mapa, więc tak, mamy tutaj trzy wieżyczki, no i na pewno do walki o te wieżyczki sprowadzi się początkowy etap gry. Już swoją wieżę, przepraszam, bierze, przejmuje Adagramus, ziomek już ją ma, natomiast Nercio dopiero teraz przejmuje środkową wieżyczkę. Troszeczkę agresywniej się zachował Artur, trzeba przyznać. Ej, gdzie on robi w ogóle budynki, nie? Nercio robi budynki, jak spojrzymy na minimapę, bardzo niedaleko wieży Adagramusa. Także ciekawe, bo to już nam zwiastuje chyba pewną ofensywę tego zawodnika. Teraz będzie walka właśnie o te wieżyczki intensywna i na środku, i w dolnym lewym rogu wygląda na to, a ta w górnym prawym pewnie będzie przez Nercia z kolei kontrolowana bez problemu. Tam też Adagramus może wysłać jedną jednostkę, żeby odbić wieżyczkę. O, już robi te swoje pierwsze. Dla mnie to jak jakieś triceratopsy, ale... Ale pewnie mają inną nazwę. Jak się nazywa? Rhino, no, to jest pewnie ta jednostka. No bo jaka inna z tej nazwy, z tej listy, którą tutaj mam. To jest Rhino. A jak się to tłumaczy? Sekundka. Nosorożec, aha, no to widzę, że trafiłem w punkt. Nosorożec, ja mówię jednorożec możliwe. Dobra, wróćmy do walki. O, przyjął dwie wieżyczki już Adagramus, także całkiem sporo doświadczenia zdobywa przez chwilę. Nercio teraz odbija jedną z nich i teraz z kolei Adagramus odbija jedną z wieżyczek, więc trochę śmieszna batalia pod tym kątem. Obaj zawodnicy szybko zaekspowali. No i być może jakaś mała walka tutaj na środku się odbędzie. Jak widzimy, Nercio znowu wybrał Tech Hero, czyli... To samo co na poprzedniej mapie, Adagramus też dokładnie tak samo. Inquistress, czyli włócznia laserowa. I niebawem jeszcze więcej Rhino się pojawi. Są te jednorożce. Znaczy nosorożce. Nosorożce. Nosorożec, jednorożec, prawie to samo. Ej, ładnie łapie tego Herosa. No, rozwalił mu sporo osłon. Chyba dobra, znaczy wydaje mi się, że to była dobra potyczka dla Adagramusa. Pięknie. Znowu wieżyczkę odbija tutaj akurat Nercio. O, jakoś się nagle muzyka zmieniła w grze, nie wiem czemu. Ale dobra. Ja dostaję tylko clean feedam. Co złego, to nie ja. Uj, jaki ładny dojazd. Świetne użycie spowolnienia, jeżeli chodzi o Adagramusa. Fajnie, bo kilka jednostek złapał. O, znowu robi te szybkie... Jezu, jakie to są szybkie jednostki, te co ma tutaj Nercio, te co obijają teraz te mniejsze jednorożce. Nosorożce. To są najemnicy, z tego co pamiętam. Ci mniejsi. Dobrze, dobrze.
Znowu przejęta jedna wieżyczka. Nercio ma pozostałe dwie. Chyba trochę lepiej to Nerciowi wychodzi, jeżeli chodzi o kontrolę wież. Ale na razie obaj mają po jednym talencie, bo jeżeli chodzi o wieże, to one w zasadzie dają doświadczenie, które z kolei daje talenty, jak dobrze pamiętam. Talenty widać na dole ekranu, tam póki co mają po jednym. Dobra, no to może odrobinę o Herosach. Heros, którego posiada Nercio, ma trzy umiejętności. Ma swap, czyli teleportuje się... Znaczy, zamienia się miejscami po prostu z celem, który trafi swoją umiejętnością, swoim strzałem. Także też ciekawa sprawa. Można się tak zamienić. Ma też coś, co oczywiście... taki pocisk, który spowalnia. I oczywiście zadaje obrażenia. No i tam jeszcze daje jakieś wzmocnienie, ale myślę, że najważniejsze i tak jest to spowolnienie, bo możemy wyhaczyć jakąś cenną jednostkę przeciwnika. No i mamy jeszcze umiejętność Companion. Polega to na tym, że używamy na sojuszniczej jednostce tej umiejętności i ona zdobywa osłony. O, i tutaj widać, że te osłony dość często używa Nercio, żeby właśnie osłaniać najbardziej wystawioną na ogień rywala jednostkę. To jest ta z przodu z bomblem. Taki troszeczkę force field. O, Nercio zniszczył tutaj jeden z budynków. Co ten Rino? A, dobra, myślałem, że on robi jakieś wombo combo, jakieś fatality. On po prostu padł w spektakularny sposób. Dziwny feeling tej gry. Tak, tak, on jest taki trochę inny, to się zgadza. Tak trochę nietypowo się wszystko trochę zachowuje. Te animacje, to wszystko jest takie inne. A faktycznie, faktycznie, Rino się czyta jak Rhino. Sorry, Rhino. Rhino. Dobra, no sorożce będą. Najprawdopodobniej tak, bo to najłatwiej chyba skojarzyć. Jak mogę chwalić Telegramusa, gdzie twoja obiektywność? No to jest zawodnik Super People Esports, jego się nie da nie chwalić. Nie, no, ale ma bardzo ciężkie zadanie, no, Nercia wygrać. No, tak widać w górnym prawym rogu znowu jest jakaś mała sprzeczka o Flux. Póki co trochę więcej zaopatrzenia właśnie już ma Nercio. Używa tych i powietrznych, i lądowych jednostek. Wszystkiego po trochu. Już widzimy na pasku produkcji. To jest chyba pierwszy Juggernaut u tego u Nercia. Ale to jeszcze się zobaczy. Dobra. Może teraz... O, chwileczkę. Będzie... O, to tutaj użył tego spowolnienia, o którym wspominałem. To jest umiejętność Herosa. O, jok, teraz fajnie doskakuje Adagramus. Tak chciał mu z tej włóczni laserowej troszeczkę też wsadzić, ale... Ej, przejmuje wieżę na chwilę w sumie Adagramus. Idzie już też do tej w górnym prawym rogu. Obaj zawodnicy mają po trzy bazy. Także ekonomicznie na podobnym poziomie, ale... No trochę więcej fluxu zbiera Nercio, tam widać, że zbiera 450 na minutę, Adagramus około 2, o, też już 2450, czyli dorzucił kolejnych harvesterów. W sumie widać, że Nercio ma 3 harvestery, Adagramus 4. Chyba jakiegoś udało się też rozwalić, o, i właśnie Nercio zaraz rozwali harvestera Adagramusa. Ale ładnie sobie męczą te ekonomie, bo to się wydaje takie wszystko banalne, takie prostolinijne, ale tutaj jest cały czas walka o surowce i przy okazji walka bohaterów. Obaj próbują wyliczyć. O, ładnie, ładnie. Udało się zniszczyć tutaj dość cenną jednostkę. Widzę, że bariera nie uratuje jednostki Nercia chyba. No, ale są Juggernauty. Dwie sztuki. No, mocno, mocno Nercia teraz wygląda. Gra wygląda jak opóźniona 18 lat. Nie no, bez... bez przesady. Chyba nie aż tak. Chociaż... Jak to uważam? Atakuje oczywiście. Co tylko się da tutaj, Nercio, co akurat jest w zasięgu jego Juggernauta. Zastanawia mnie ten mniejszy tank, jakiego ma tutaj Nercio, co on robi. Dlaczego go zbudował? O, jest próba złapania Juggernauta, chyba się może udać. Nercio, masz prawie dwukrotnie większe supply, powiem wam, że... No jak bardzo bym tutaj nie życzył dobrze Adagramusowi, chyba szanse są malutkie. Właśnie teraz jego baza czwarta zatrzymywana. Co to jest? Jakieś kule? Jakieś coś się znika? Coś się pojawia? Co tam się dzieje z tą bazą?
wieżyczki sobie Nerciu zafundował przy bazie. Artur to się dobrze bawi, coś czuję. A, nie udało się zatrzymać tego tanka. No i no widać jak na dłoni, kto ma więcej. No może rzucić tego Firebola teraz Adagramus, ale on niewiele zmieni. Zresztą też niewiele trafił. Bez problemu, z każdej strony go Nercio za... O, słopa użył, słopa, czyli zamienił miejscami Herosów, bo trafił. No i to jest w zasadzie Miazgunia. Tak jest. Oj, tutaj jeszcze troszeczkę najemników na szybkości wyprodukował Adagramus. To są te mniejsze nosorożce z prawej strony. Ale one, nie, jak widać, nie są zbyt silne. Niektóre jednostki, które ma Nercio, mają też takie paski. To jest chyba... Poziom tego weterana, powiedzmy. Czyli im więcej jednostek on zniszczy, tym troszeczkę jest silniejszy, jak dobrze pamiętam. Już dużo przeżyły niektóre jednostki Nercia, ale dzięki temu też mocniej atakują. Nawet Juggernaut ma drugi poziom bycia weteranem. Miazga. Ewidentnie za dużo już Nercia, 3 razy więcej, więc niestety to będzie koniec turnieju dla Adagramusa, dla ziomka. Ale Nercia dzisiaj nie do pokonania. Ostatni Fireball prawdopodobnie w tej rozgrywce. Ale zawsze te... O $300 wygrał oczywiście za swój występ Adagramus, więc nie ma tragedii. No a Nercio awansuje do półfinału. Ależ naparza ten dźwięk. Nie ma, że boli. Dobra. GG. Także tak, $300 Adagramus. Tyle ma zagwarantowany. Nercio sobie właśnie zagwarantował 700. No i oczywiście szanse na więcej. GG. No troszeczkę go przemakrował. No te tanki to jednak mocna rzecz jest. Trzeba tylko tak nie przesadzać oczywiście z ofensywą, pozbierać dużo i jest okej, okay, ale też przy tym wszystkim trzeba cały czas kontrolować sytuację na mapie i zatrzymywać surowce przeciwnika i potem jest okej. Okay. No ładnie, ładnie Nerciowi wyszło.